musimy się zwieścić. Tam jest ładny, dobrze osłonięty kotwiczewiczko. Trochę wąsko tutaj w tym przejściu. No ale mam nadzieję, że się zmieścimy. No tak przy skałkach to równiutko, równiutko. No przeszliśmy bez problemu. No plaża tu wygląda bardzo ciekawie, chociaż bardzo czarny piasek jest. Yes, your man is Fitzmore, very famous Dutchmiller. Yeah. Oh, that's you on the book. Yeah, yeah, the same face. Yeah, that's you. You can see, that's you. That's me. Yeah, nice, nice smile. Okay. Nice. And this is the restaurant, beachfront, yeah, you saw the top there? Yes, yes. Okay, that's the restaurant. Okay, yeah, yeah. Nice to see you here. Yeah, sure. Okay. You give six mangoes? Six okay. Mangoes. Yeah. Today? You need them today? No, tomorrow. Not necessarily, tomorrow. Maybe tomorrow. Okay, how about grapefruit and limes and everything? Grapefruit? Yeah, and limes. Limes? Right? Yeah, and limes, yeah. And mangoes? Mangoes, yeah, yeah. Okay. Grapefruit and limes. Tomorrow? Tomorrow, yeah. Okay, yeah. Okay. Yeah. To co, sprawdziłaś kotwicę, że kotwica dobrze trzyma? Chyba trzyma dobrze. A mała awaria silnikowa, bo na sprzęgle przetyczka pękła, no i jeden silnik nie pracuje, ale zaraz się naprawi. A na razie Ewa sprawdza resztę. Silniki, coś zaglądałaś? Tak, patrzyłam, wszystko wygląda dobrze z tej strony. No, do... taki mały klinik, mały drobiazg, a silnik nie pracował. I z trudem udało nam się odpłynąć od brzegu, bo dryfowało nas. Goście na pokładzie, gość z katamaranem, takim pływającym tutaj na wodzie, przypłynął na tym do nas. To też jest katamaran, taki jednoosobowy, robi jako dinghy. Teraz w prezencie dostaje kawałek żyłki od nas. Janek wyciągnął na pokład cały asortyment swoich szynęt. I teraz tam nauczyciel omawia i mówi, które lepsze, jak je używać. Ewa, ty też się troszeczkę naucz. Rzucać. Jak to się rzuca, jaka przynęta, jak bierze. You can use this in your engine box as well, like a little bit outside. Or for out in the sea, you can use this one. Nauczyciel wędkarstwa. Jak łowić rybę, to nie takie proste. Teraz zajęcia praktyczne łowienia ryb. Najpierw teoretyczne, a teraz praktyczne. No niestety, ciężarek za lekki, problemy. Nice fish, but still is too small. What kind of fish is it? It's a lizard fish. Lizard. Lizard. Yeah. Lizard. Still is moving. Nice fish. Not moving. Okay. Talking to you. This is a talking. Gold fish. On the. Oh, hey. Nice. It's going out. That's the killer. I z rybki już jest gotowa zupka. I gość na pokładzie. Piwo, zupka. That's the beer and fish soup. Yeah, it's delicious, delicious. Yes, made by the our cook. Okay. The best cook on the world. That's w tej zatoczce trochę niepewnie się czujemy, bo dwa lata temu tutaj był napad. W nocy przyszli z maczetami, zażądali pieniędzy, rabunek po prostu. No złapali tego głównego przywódcę, siedzi teraz w więzieniu, ale inni są na wolności. I może dlatego
jachty tutaj nie zawijają. Jesteśmy jedynym jachtem w tej chwili, no ale cóż, trzeba trochę ryzykować, jak się chce poznawać świat. Cały czas się rybki łowią. Tutaj ma żyłkę, żyłka dookoła, dookoła i za łódką ciągniemy. Może się zaraz coś złapie. Rybka złowiona. Ta trochę gorzej się obiera, bo z łuską. Ale świeżo. Gwarantowana świeża ryba. No to już prawie gotowa rybka na barbecue. Tylko, że trzeba jeszcze następną złapać, bo szkoda rozpalać barbecue tylko na jedną taką. Rybacy płyną na poł. No, zobaczymy, co im się da złowić. How is the fishing? No fish. Tak, daj kufek rzędę, powiedz, wyżej będę. I tutaj następni przypływają goście. No trzeba się ich jakoś pozbyć. Nie to takie proste teraz się pozbyć. Już się na łódkę ładują. No więc tych trzeba wyrzucić, żeby wreszcie był spokój. No wreszcie się gości pomału pozbywamy. Teraz na hol, gościa, dingi i na brzeg. Katamaran coś się złożył i nie daje się holować. Piasek tutaj jest wulkaniczny, jest ciemny. A double helix stoi na kotwicy tam daleko. Jak na razie tutaj w zatoczce jedyny jacht. Samotny biały żagiel pod palmami. Wycieczka po miasteczku, po tej wiosce. Te biedniejsze domki mają jak zwykle dachy metalowe z blachy falistej. A tam wyżej bardziej eksponowane domki. To co można zobaczyć w takiej małej wiosce, tego się nie zobaczy z pokładu statku wycieczkowego albo turystyki lądowej. Suchą się sieci do połowu ryb w cieniu pod palmami. Kogut gdzieś zapiewa. Takie życie. Można suszyć bieliznę na sznurku albo jeszcze lepiej na dachu, tak jak tam. To w sposób suszenia bielizny. Dach gorący to lepiej grzeje. Domki pod palmami na samej plaży. Życie jak w Madrycie. Bardzo ładnie dzieci wyglądają, ładnie mundurki szkolne ubrane. Teraz idą do szkoły właśnie. Nasz przewodnik ma następnych klientów. Następny jacht wpływa do zatoki. Słowiańskie narody tu się spotykają. Słowacy przypłynęli.